Kameraliści mogą czuć się rozczarowani po tym, jak spotkali się z prezydentem miasta i próbowali wyjaśnić sprawę swoistego demontażu zespołu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Z najnowszej wypowiedzi dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury dla Radia Białystok wynika, że decyzji nie zmieni. To są moje wyłączne kompetencje, zwalnianie i zatrudnianie pracowników. Jeżeli mi pani sprzątająca zatrudniona na umowę zlecenie źle sprząta, to ja tej umowy z nią już nie podpisuję. To jest moje prawo, moje kompetencje. Słyszymy w wywiadzie. Muzycy oraz dyrygent jako osoby zatrudniane co miesiąc na umowy zlecenia i dojeżdżające do Suwałk generowali spore wydatki, mówił Ignacy Ołów, uzasadniając swoją decyzję i wskazywał, że między innymi musiał zapewniać im pokoje hotelowe na koszt ośrodka. Jak wskazuje wszyscy, w tym SOK, muszą oszczędzać. Pytany o koszty utrzymania dotychczasowego zespołu odmówił podania kwoty, bo... I tu cytat, jest wysoka. Jak udało się nam ustalić, umowy z muzykami, te ostatnie, były zawarte na kilka miesięcy, a nie comiesięcznie, jak w rozmowie z radiowym dziennikarzem podał szef ośrodka. Obecny dyrygent zatrudniony jest na umowie o pracę, a nie na śmieciówce. O kosztach zakwaterowania muzyków dowiedzieliśmy się tyle, że koszt noclegu w ośrodku w Lipniaku, jaką płacił SOK, wynosił zaledwie 65 zł. W wywiadzie dyrektor SOK wskazuje, że nowy dyrygent jest absolwentem 5-letnich studiów z zakresu dyrygentury symfonicznej. Tymczasem w kilku różnych życiorysach zawodowych dostępnych w internecie nie udało nam się takiej informacji odnaleźć. Natomiast jak nas poinformował Krzysztof Jakub Kozakiewicz, obecny dyrygent, Cezary Gujski jako ceniony skrzypek wielokrotnie otrzymywał propozycje współpracy z Suwalską Orkiestrą Kameralną i jak dotąd odmawiał. Prezydent, do którego w miniony poniedziałek wybrali się obecni kameraliści, w wydanym w środę oświadczeniu poinformował, że docenia kunszt zespołu. Podkreśla, że nie ma planu likwidacji orkiestry i wprost zapewnia, nie dopuściłbym nigdy takiego scenariusza do realizacji. Ale też dodaje. Odrębną sprawą jest natomiast kwestia tego, kto ma grać w orkiestrze. Myślę, że marzeniem wielu doskonale wykształconych muzycznie suwalczan było grać w szeregach orkiestry. Mam nadzieję, że będą mieli taką okazję. Przykro mi jest czytać, że muzycy pochodzący z Suwałk obniżą poziom artystyczny zespołu. Funkcjonująca już od blisko 50 lat w Suwałkach Państwowa Szkoła Muzyczna wykształciła rzeszę uzdolnionych muzyków. Wielu z nich to absolwenci konserwatoriów. Ostatni zagrany przez ten zespół koncert odbył się 11 listopada. Na scenę w tym składzie muzycy w Suwalskim Ośrodku Kultury już, o ile nam wiadomo, nie wyjdą. W najbliższy poniedziałek natomiast spotkają się z radnymi zasiadającymi w Komisji Ekologii, Kultury, Sportu i Turystyki. Z publicznością najwyraźniej nikt nie pozwoli się im pożegnać.